Kochane, otrzymałam od Was wiele komentarzy dotyczących pielęgnacji cery dojrzałej, a konkretnie prośby o tańsze kosmetyki, oczywiście skuteczne. I niniejszym to czynie stworzyłam dla Was kompletną kolejną pielęgnację, czyli kompletny schemat takiej pielęgnacji właśnie z tańszymi, ale skutecznymi kosmetykami. Dziś przedstawiam tylko sam schemat pielęgnacji, natomiast jeżeli któraś z Was nie oglądała mojego filmiku o cerze dojrzałej, to do niego chętnie odsyłam, dlatego że tam przedstawiłam, jakich działań potrzebuje tego rodzaju skóra, jakich zabiegów, jakich składników aktywnych. A teraz przechodzimy do schematu. I tak zaczniemy sobie od rana. Jeżeli chodzi o preparaty myjące, tutaj mam dla Was do zaproponowania żel pielęgnujący Mia Cosmetics. To jest żel, który zawiera w sobie ekstrakty roślinne, rozświetlające. Jak najbardziej doskonale będzie służył właśnie cerze dojrzałej. Więc tym żelem myjemy bardzo dokładnie twarz, nakładamy go na zwilżoną skórę i następnie delikatnymi, kolistymi ruchami zaczynamy dokładnie mycie twarzy, szyi i dekoltu, bo pragnę wspomnieć, że zawsze traktujcie szyję i dekolt jako przedłużenie Waszej twarzy. Takie mycie powinno trwać około pełnej minuty. Po dokładnym umyciu twarzy, dokładnym, ale nieagresywnym, zmywamy skórę letnią wodą, osuszamy ją albo małym ręcznikiem frotte, albo papierowym. I następnie stosujemy tonik. I tutaj mam dla Was do zaproponowania tonik Bielenda Professional Supreme Lab energetyzujący z ultra stabilną witaminą C. To jest tonik, który pomoże Wam rozświetlić skórę, odzyskać ładny, zdrowy koloryt. Ten tonik proponuję przelać sobie do pojemnika z atomizerem i spryskujemy bardzo obficie naszą skórę. Czekamy około 20, maksymalnie 30 sekund. I następnie osuszamy skórę ręcznikiem papierowym. Pamiętajcie, aby skórę nigdy nie pozostawiać wilgotnej, dlatego że te pozostające kropelki toniku na skórze powodują szybszą ucieczkę wody z naskórka i w rezultacie przy regularnym tego rodzaju stosowaniu toniku powodujemy, że zaburza się nasz płaszcz hydrolipidowy. Więc tonik zawsze osuszamy. Co mamy po toniku? Po toniku czas na serum. I tutaj, jeżeli chodzi o serum dzienne, wybrałam Wam serum, które będzie miało duże działanie antyoksydacyjne, bo oczywiście będzie to szalenie potrzebne. I będzie to AWA, aktywator młodości, koenzym Q10. Koenzym Q10 jest znany właśnie ze swoich właściwości antyoksydacyjnych, a to owo serum ma dość lekką konsystencję, choć koenzym Q10 ogólnie jest, powiedziałabym, substancją rozpuszczalną bardziej w tłuszczach. W związku z tym tutaj to serum, powiedziałabym, że jest takie troszeczkę olejowe, troszeczkę lekkie, ale jak najbardziej w przypadku cery dojrzałej uważam, że doskonale się sprawdzi. Tego serum nakładamy kilka kropli, chwileczkę czekamy do wchłonięcia, a następnie proponuję Apis liftingująco napinający krem z peptydami, tu dokładnie mamy peptyd SNAP 8. To jest krem liftingujący, tak jak już sama nazwa zresztą wskazuje, które da Wam piękne właśnie takie napięcie skóry. Pragnę tylko wspomnieć, jeżeli chodzi o peptydy, musimy dać im czas. To nie jest momentalny, taki właśnie napinający efekt. Peptydy muszą postymulować skórę, muszą postymulować włókna kolagenu i elastyny, abyście rzeczywiście zauważyły faktyczny efekt. Także tutaj to jest tak naprawdę czas nawet często kilku tygodni, kilku miesięcy, kiedy możemy zauważyć właśnie efekty przeciwzmarszczkowe, efekty bardziej liftingujące. Po tym kremie proponuję bardzo dobrej jakości krem z filtrami, a dokładnie jest to mleczko Mustella SPF 50. To mleczko ma konsystencję rzeczywiście, jak sama nazwa wskazuje, mleczka, ale takiego bardzo przyjemnie nawilżającego. Tutaj znajdziemy bezpieczne filtry chemiczne, które nie przenikają do krwioobiegu. Co więcej, mogą być nawet stosowane przez małe dzieci, więc jak najbardziej nie ma obaw, że tu cokolwiek będzie się nieprzyjemnego działo, więc to również wzięłam pod uwagę. Pragnę przypomnieć, że preparat z ochroną przeciwsłoneczną stosujemy przez cały okrągły rok. To jest najlepsza, najtańsza rzecz, jaką możesz zrobić dla swojej skóry w kwestii antystarzeniowej, bo jeszcze raz powiem, że właśnie promienie słoneczne przyspieszają starzenie skóry o 10, a nawet dobrych 15 lat. To nie nasza genetyka stanowi o tym, jak wyglądamy w wieku dojrzałym, tylko to, co robimy przez całe życie. W związku z tym ochrona przeciwsłoneczna absolutnie przez cały okrągły rok, bez względu na porę roku, bez względu na
pogodę. W związku z tym to, co dzisiaj tutaj wymieniam, to nie jest tylko pielęgnacja typowo letnia, bo ochrona przeciwsłoneczna powinna Wam towarzyszyć zawsze. I jeszcze jedna rzecz, odnośnie serum aktywator młodości z koenzymem Q10 marki Ava, to serum możecie śmiało nakładać również pod oczy, więc tutaj dodatkowo nie macie jeszcze w tym miejscu kremu pod oczy, który znajdzie się w pielęgnacji wieczornej. Absolutnie tego rodzaju kosmetyk do pielęgnacji dziennej wystarczy i również sprawdzi się ładnie pod makijaż. Odnośnie pielęgnacji wieczornej, no to zaczynamy oczywiście od olejku myjącego i tutaj polecam olejek Go Cranberry Nowa Kosmetyki z olejkiem z żurawin. Jest to cudowny olejek o fantastycznym zapachu, przepięknie zamienia się w lekką emulsję, nie ma problemu go z jego spłukaniem pod wpływem wody. Co więcej, tutaj mamy też działanie na tym już etapie antyoksydacyjne, bo żurawiny mają też takie właściwości. Powracamy znowu z kolei do żelu myjącego, pielęgnującego Mia Cosmetics i zakończamy nasze oczyszczanie twarzy tonikiem z ultrastabilną witaminą C Bielenda Professional Supreme Lab. Po dokładnym oczyszczeniu twarzy dochodzimy do kosmetyków pielęgnujących. I tutaj mam dla Was kilka propozycji. Zaczynamy sobie od lata. Na tym etapie zaproponuję Wam serum z peptydami i jest to dokładnie Nakomi Next Level Lift It Up Peptides 10% liftingujące serum do twarzy z peptydami. To serum będzie działało napinająco, ujędrniająco i śmiało, bez względu na pogodę, bez względu na porę roku możemy je stosować. Serum powinno się znaleźć tuż po oczyszczaniu twarzy. Na to serum nakładacie z kolei krem już znacznie bardziej odżywczy i tu moją propozycją jest Bielenda Professional Supreme Lab Barrier Renew Krem na noc z ceramidami. To jest krem, który jest rzeczywiście odżywczy, pomaga odbudować płaszcz hydrolipidowy, sprawdzi się zarówno latem, jak i zimą właśnie na do tej pielęgnacji wieczornej. Natomiast jeżeli zaczynacie przygodę z retinolem, to tu dla Was wybrałam preparat z retinolem. I teraz tak, jeżeli zaczynacie przygodę z retinolem, to polecam zacząć tę przygodę z retinolem we wrześniu. Natomiast tak jak już po raz kolejny powtórzę, nie ma przeciwwskazań do stosowania retinolu latem. Jeżeli jesteś w stałej takiej pielęgnacji, to oczywiście nie przerywaj działania retinolu na lato. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli zaczynasz pielęgnację, to wtedy zaproponuję Tobie retinol dopiero od września. I gdzie ten retinol się znajdzie? Teraz tak, zamiast serum z peptydami, dwa razy w tygodniu nałóż Granactive Retinoid 2% w skwalanie marki The Ordinary. To jest bardzo delikatny, a jednocześnie skuteczny preparat w formule olejowej, bo jest zawarty w skwalanie. W związku z tym jest on dosyć, powiedziałabym, już odżywczy na tym etapie, ale po odczekaniu kilku minut zastosuj wtedy krem zaproponowany już wcześniej właśnie z ceramidami, krem Bielendy Professional Supreme Lab. Jeżeli takie połączenie okaże się zbyt ciężkie, bo Twoja skóra mimo dojrzałego wieku nie wymaga aż tak bardzo intensywnego odżywienia i nie przepada za zbyt tłustymi substancjami, to po oczyszczeniu twarzy i po zastosowaniu właśnie serum tak naprawdę z retinoidem, tego Granactive Retinoid The Ordinary, nie nakładaj odżywczego kremu z ceramidami, tylko nałóż krem, który zaproponowałam Ci na dzień, czyli krem z peptydami Ava, liftingujący, napinający krem ze Snap 8 Peptide. Ten krem będzie nieco lżejszy od tego kremu Bielendy z ceramidami i nie będziesz miała takiego uczucia tłustości. Czyli zaznaczę, 5 razy w tygodniu po oczyszczeniu twarzy stosujemy serum Nakomi Next Level z peptydami, następnie na nie nakładamy krem z ceramidami Bielenda. Dwa razy w tygodniu po umyciu twarzy stosujemy Granactive Retinoid w skwalanie marki The Ordinary. Następnie, jeżeli Twoja skóra wymaga intensywnego odżywienia, to nakładasz w tym momencie krem Bielenda z ceramidami. Jeżeli Twoja skóra nie lubi takich tłustych konsystencji,
to wtedy wracamy do tego kremu z peptydami marki Apis. I tu mamy kompletną pielęgnację. Natomiast przechodząc do pielęgnacji uzupełniającej, jesteśmy cały czas przy wieczorze, więc proponuję zastosowanie raz w tygodniu peelingu kwasowego i tu moją propozycją będzie peeling już nieco intensywniejszy, bo będzie to znowu z marki Nakomi z serii Next Level peeling kwasowy AHA i PHA 30% na noc, tak dokładnie się on nazywa. I to jest peeling, który wymaga spłukania. To jest peeling, który za pierwszym razem stosujemy dosłownie nawet na tylko 3 minuty. Obserwujemy reakcję naszej skóry. Gdzie ten peeling się znajdzie? Ten peeling oczywiście będzie po dokładnym oczyszczeniu skóry. Po zastosowaniu toniku nakładamy taki peeling dosłownie właśnie na te 3 minuty. Maksymalnie na ile możemy nałożyć ten peeling to jest 10 minut, ale nie proponuję stosowania za pierwszym razem go aż tak bardzo długo, aby nie doprowadzić do podrażnienia skóry. W związku z tym, po zastosowaniu całego oczyszczania nakładamy peeling kwasowy na kilka minut, zmywamy go i następnie po takim peelingu proponuję zastosować maskę w płacie. I tutaj moją propozycją jest maska Holika Holika Skin Rescue Mask Sheet z peptydami. To jest maska, która pięknie napina, która da Wam bardzo ładne nawilżenie i taki, bym powiedziała, blask skórze, więc jestem przekonana, że będziecie z niej zadowolone. To jest maska, która też bardzo ładnie ułoży Wam się w okolicach oczu, więc będziecie miały przy okazji działanie nie tylko na samą twarz, ale również też na okolice oczu. Tę maskę nakładamy na 20 minut i po upływie czasu wystarczy, że już nałożycie tylko i wyłącznie krem z ceramidami, bo na tyle mocno jest ta maska nasączona, że nie będzie potrzeby nakładania jakiegoś serum. Czyli jeszcze raz powtórzę, mamy oczyszczanie twarzy, nałożenie peelingu kwasowego na Nakomi Next Level na kilka minut, następnie zmywamy letnią wodą, następnie nakładamy maskę w płacie i po upływie 20 minut tylko zdejmujemy maskę i nakładamy krem z ceramidami. Czyli oznacza to, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o taką kompletną pielęgnację, macie taką kompletną pielęgnację raz w tygodniu, macie coś w rodzaju mini zabiegu. Jeżeli Twoja skóra jest dość wrażliwa i może się okazać, że tego rodzaju peeling 30% będzie zbyt intensywny, to mam jeszcze jedną propozycję. W zasadzie, jeżeli chodzi o schemat pielęgnacji, to nie będzie to dużym utrudnieniem. Już tłumaczę, jak będzie to wyglądało. Po umyciu twarzy nakładamy, i oczywiście zastosowaniu toniku, nakładamy peeling z kwasem mlekowym 5 lub 10% i z kwasem hialuronowym marki The Ordinary. To jest peeling, który nie wymaga zmywania i pozostawiamy go do wchłonięcia. A następnie po takim peelingu nakładamy już sam krem. Czyli tutaj nie mamy miejsca na maskę. Czyli oznacza to, że wybieramy dzień z maską kiedy indziej po prostu, nie w momencie, gdy stosujemy peeling kwasowy, który nie wymaga zmywania. Mam nadzieję, że w tym schemacie odnajdziecie się bez problemu, bo jest on naprawdę prosty. Zawsze tak naprawdę mamy etap mycia twarzy, etap toniku i później tylko sobie tutaj szarżujemy troszeczkę tymi kosmetykami. Zachęcam Was gorąco do stosowania preparatów z retinolem, z retinoidem, bo jest to cudowny sposób na odmładzanie naszej skóry, nie tylko na zapobieganie zmarszczkom i oczywiście zawsze bezwzględnie do ochrony przeciwsłonecznej. Zachęcam, tak naprawdę nawet nie zachęcam, ale mówię o tym, że ochrona przeciwsłoneczna jest czymś nieodzownym, absolutnie powinna się pojawiać zawsze, bo jeszcze raz powtórzę, jest to najtańszy, najlepszy sposób na spowalnianie procesu starzenia, na zapobieganie przebarwieniom, na zapobieganie rogowaceniu posłonecznemu i co więcej, na zapobieganie nowotworom. Więc jeżeli chcesz zadbać o swoje zdrowie, zadbać o zdrowie swojej skóry, to nie zapominaj nigdy o filtrach przeciwsłonecznych. Kochane, jak zawsze gorąco dziękuję Wam za czynny udział, za pozostawianie komentarzy. Zachęcam do pozostawiania kolejnych, do pozostawiania propozycji na dalsze tematy, do kolejnych materiałów, kolejnych filmików. Jak zawsze proszę o kciuki w górę, o subskrybowanie mojego kanału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.